Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian, a Was, moi drodzy, zapraszam do debiutanckiej produkcji polskiego studia Critical Hit Games, a konkretnie z tego co widzimy Nobody Wants to Die. Mamy do czynienia z grą przygodową detektywistyczną z widokiem z pierwszej osoby w klimatach neo-noir osadzoną w dystopijnym Nowym Jorku w XXIV wieku. Jest to swoistego rodzaju interaktywna opowieść, gdzie jako detektyw James Cara ścigamy stroinnego mordercę, który na cel wziął miejskie elity. Przyszłość, nowoczesne narzędzia, technologie, a to wszystko na Unreal Engine 5. Taki jeszcze ciekawostek, gra premiery ma właśnie dzisiaj w dniu dzisiejszym. Dzisiaj w dniu dzisiejszym, fajnie to brzmi. Natomiast oczywiście mowa o 17 lipca 2024 roku, a gra w tej chwili bez niżek jakichkolwiek kosztuje na Steam troszkę ponad 105 zł. Co ważne, muszę jeszcze przypomnieć, czy w ogóle powiedzieć, z opinii, która widnieje na stronie Steam, że gra zawiera wulgarny język, przemoc, krew i brutalność, a także nagość i materiały o charakterze seksualnym. Osoby cierpiące na depresję mogą nie czuć się bezpiecznie grając w tę grę. Także gramy. Zobaczmy, o co tym come on. Living in pain? Plagued by sickness? Haunted by your own looming mortality? Not anymore. Now there's Icarite, a technological miracle that lets us transfer consciousness from one body to another. That's right, humanity's wildest dream has been fulfilled. The dream of immortality. Now, when sickness or old age starts dragging you down, you can bid on a brand new body at your local government auction house. Give yourself and your loved ones a new lease on life. And don't forget, the body subscription service is mandatory for all citizens 21 and older. So protect your investment. Always avoid illicit substances. Never skip any mandated shell inspections. And prioritize your well-being, physical, psychological, and especially financial. Any lapsed subscription payments will result in your body being submitted to a bailiff auction. And remember, any and all violations will be prosecuted by the Department of Mortality. Don't you already know who the murderer is? That's not the point. And at least tell me what's going on. Just watch, okay? This is the best part, where he's questioning the suspect. And when are you gonna question me? Do you want me to question you? Don't you want to? Czy jak to? Pewnie bym chciał. Mam cię skuć. Should I handcuff you? We always handcuff suspects. I think you'd better. Sounds dangerous. I'm always dangerous. Too bad you didn't warn me before we got married. Would that have changed your mind? Czy ja wiem? A jeśli tak, to co? What if it had? Where do you think we'd be now? I don't know. Maybe I wouldn't have. Huh? Units code 305. Prohibition violation at intersection of... Breaking news. The president today signed into law a controversial bill reducing the age limit for free body subscriptions, despite earlier promises to the contrary. Fucking politics. No właśnie, moi drodzy. Ciekawe, ciekawe. Coś tu jest nie halo z tą naszą... Chyba nasza wizja na to wyglądało, ale co mi się rzuciło w oko,
tabletki, które kolega łyknął, na nich pisało Ambrozja, no właśnie. O, a wiem, wszystkie myszy mogę przybliżyć. Dwa, mamy połowę baku i przejechane ponad 322 tysiące mil dodatku. A ciekawe, co to jest, nie? Bo to tutaj jest licznik. A dobra, nieistotne myślę. Mamy tu parę rzeczy do ogadnięcia, znaczy do sprawdzenia. Teraz sobie zerkniemy. A swoją drogą widzieliście, o co tutaj inaczej, co się wydarzyło, albo co się dzieje w tym XXIV wieku. Możemy się przenosić z ciała na ciało, przenosząc swoją świadomość. Co więcej, abonament na nowe ciała jest obowiązkowy od 21 roku życia. No i chyba poda informację, ale prezydent chce to zmniejszyć jeszcze. Ciekawe, ciekawe. Swoją drogą bardzo fajna kierownica, nie? Taka nie pasująca do niczego. Dobrze, ale lecimy po kolei. Co tu kolega może zrobić? Użyj wycieraczek. Dobrze, możemy je wyłączyć. Miło. Ambrozja. No właśnie. Świetnie. Można obracać, można przeglądać. Tabletek jest dość sporo, także... Oho. No dobrze. Ale przynajmniej dzięki temu wiemy, że warto przedmioty sprawdzać, bo coś się ciekawego może pojawić. Ale fajna sprawa. Ostatnie otwarcie. Sprawdzenie i reset. Spoko. Dobra. Co tu masz ciekawego? Dobra, nie ma żadnego sygnału. A to wygląda jak jakiś Bluetooth, nie? Do ucha. Dobra. No. Jest i to, co ważne. Sullivan 2030. Sullivan, save my ass more than once. No i pewnie jeszcze nieraz to kolego zrobi. Co się dzieje? Kara, how you feeling? Ready to get back in the saddle, Chief. I sent you the papers. Oh, I know. I'm looking at them. Can you hear this? Fuck! What are you? Don't tear them up! Fuck! The accident was barely 2 weeks ago. Look, the committee already thought you were a hot mess. Trying to come back this soon? That's just got him convinced. You're no fucking medical miracle, James. A po starej znajomości nie można? Chief, we've been busting our humps in the same department for half a century. You know I know this fucking job like nobody else. And you know I've got your back, too. Come on, Chief. You gotta let me come back. My hands are tied. Officially. Yeah? So unofficially, I'm all ears. Political case. Discreet. I'm listening. You'd be doing a favor for a guy whose signature trumps every test and commission out there. No dobra. Fuck yes! I owe you, Chief. Goddamn sick leave had me climbing the walls. Not another word or I'll change my mind. Also, without your sync tests, can't get you back in the system. So I'm gonna put you with a liaison officer. She'll be the one with full access. A babysitter? Fucking hell. You asked for it, Sunshine. Wait, I'll put her on. No dobra. Ja tylko potrzebuję sekundkę, moi drodzy, żeby zmienić czułość myszki. No, powinno być trochę lepiej. Dobrze, co tu ciekawego jeszcze masz? Moonshine. Evidence numer. Dobra. Czekaj. No właśnie. More and more smugglers getting caught. Lucky for me. No właśnie. Brawo ty. Co tu jeszcze masz ciekawego? Co ciekawego New York Daily? Nic ciekawego z tyłu. No, wygląda na to, że niekoniecznie. Natomiast prawym wszystkie myszy mamy opcję przeczytania. Wielki gest wielkiego człowieka, Edward Green, sponsorem wystawy w Central Parku. I już najbliższy piątek Central Park wypełnią skarby upamiętniające dziedzictwo starego kontynentu.
Wstęp wolny dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku. Wszystko dzięki szczodrości słynnego polityka. A właśnie na stronie 3-5 na zdjęciu Edward Green, polityk, milioner, filantrop we własnej osobie. Dobrze, kolejny artykuł. Kryzys, ustawa czy weto? Kongres nie wycofuje się z kontrowersyjnej i budzącej niepokój Amerykanów ustawy o obniżeniu wieku darmowej subskrypcji ciał z 21 do 20 roku życia. Aha, darmowej subskrypcji, okej. Prezydent zapewnia, że rozważy wszystkie opcje i nie zawaha się powiedzieć weto. Pytaj na stronie 6. Nie dziękuję. Skandal w TV. Drake Star odchodzi z dni wiecznego życia. Przyczyną obyczajowy skandal i ciało, którym nie czuję się sobą. Wywiad na stronie 2. Spoko. Pogoda. Synoptycy przewidują umiarkowane zanieczyszczenie powietrza. Standardowe procedury dekontaminacji. Możliwe przelotne opady kwaśnego deszczu. Temperatura powietrza 14-17 stopni. No dobra. A tu coś możemy to zaczytać? Czy to wszystko dalej to samo? Nadal to samo. Dobra. O! New York. Lounge. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale spoko. Niezłe. To ciekawe, możemy wyjść. Dobra. Congratulations on your new body. No dobra. Another 100 fucking years of work in Texas. Great. Nie ma leko. Nie ma leko. Oby takiej przyszłości nie doczekaliśmy. O, weźmy interakcję ze wszystkimi obiektami w samochodzie. No i miło, czyli możemy wysiadać. What the fucking lock. Wow. Times Square. No, zobaczcie, jak to, moi drodzy, wygląda. That's for the brave new world. So immersive you could drown. But of course drowning is forbidden. Blocked like any other exit from paradise. Kara? James? Kara? No, fuck that. No way. Forget it, Chief. You're already on the line. James. Sarah Cotton. Sarah? James Carr. Let me go pull some strings. Back at him. Mowy nie ma. Mowy nie ma. Fuck that. No way. Forget it, Chief. Look, I said what I said. You're a goddamn departmental legend. Legend, huh? Well, okay. More like cautionary tale. Especially after you fucked up half the city with that train. Mało pamiętam z tego wypadku. Well, I don't remember much about the accident. People tell me it was kind of a spectacle. You don't remember? So, what, you haven't synchronized yet? Commandant Steiner, mi ufa. Chief Steiner trusts me. That ought to be good enough for you too. Yeah, well, so did your partner, right? The one who ended up having to get their eco-rite reconstructed. Okay, I'm back. You two are best friends, right? Sorry, boss. Sarah, I've sent you all the authorizations. Forward the package to Kara. Look, you don't have to trust each other. Just report everything. Got it? Steiner out. All right, let's get the show on the road. I need the address of the nearest post office. Fine. No dobra. Na razie, moi drodzy, jeszcze nie wiem, co tutaj się w ogóle dzieje, tam wodną sprawę, ale poglądajmy. Did you know there used to be rooftop bars in the city? Yeah, until they figured out open spaces make desynchronization symptoms worse. Oh, bullshit. You don't buy into that nonsense, do you? Tell me something, James. Do you know the feeling after you've spent time in a wide open space when you go back to your capsule apartment on the ground floor? I don't live in a capsule apartment. No, you fucking don't. So maybe stop talking out of your ass. Nieźle, nie? Zobacz, jakie fajne napędy. Kurczę, no. Dobra. Looks like TS-45-7. You're in Times Square? No, tu jest najlepsze kino w okolicy. It's the last place they play good old-fashioned crime stories. Yeah? You like watching how the cops used to do it? Detectives, not cops. Big difference. I'll take your word for it. Okay, movie buff. Go for the package. Platform 53D, Terminal 3. Ale nie sprawdziłem wszystkiego jeszcze. No dobra. Odpal silnik. Więcej opcji nie widzę. No, jest szyberdak.
A, bardzo ładnie. Jedzie samo, czy sterujemy? Jedzie samo. Okej, okay, jak i tak będzie. O, ładnie. Oczywiście pogoda nie zachęca. It's better than inactivity, an alternative to focusing on the symptoms and the memories. I'm 120 years old, and I don't have any strength left to keep recalling the past. No, mają dość spory ruch w tej przyszłości. Wycieraczki, kiedyś wycieraczki włączało. No, nie ma takiej opcji teraz, szkoda. No, szkoda, że je wyłączyłem. No to lądujemy, czy nie? Jeszcze. Ciekawe, że te wszystkie samochody są stylizowane na lata. No zobaczę sobie lata, nie wiem, 60, 50, coś ten deseń. 40 może? Może przesadzam, co? James, we got off on the wrong foot. Wiem, jak działam na ludzi. Hey, people love me. That's just how it is. I want you to understand, I'm in the home stretch for a fat promotion. I've been working my ass off, so I can't afford any mistakes right now. And, you know, you're sort of notorious for unconventional methods. Ooh. Me? Oh, come on. Everybody knows you don't give two greasy rat shits about regulations. The only thing I ask is that we act professionally, okay? Mogę spróbować. Czekam cierpliwie, moi drodzy. I'm willing to give it a shot. No promises. Great. Better than nothing, I guess. It's the spirit. Czy my chcemy utrzymywać wersję pijącego, czy nie pijącego? Ja ogólnie jestem niepijący i tak może zostawmy. Jeszcze chwilę mogę poczekać cierpliwie. Nie wiem, jak długo wytrzymam. No, pięknie. No dobrze, no bo i tak by trąbienie pewnie nic nie dało. W ogóle po co myśmy tu wjechali? Też ciekawe. Mogę wysiąść? Pięknie. No dobrze. Ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że YouTube za mocno nie będzie jakości zrzucał. Wow, ładnie. Mamy ładniejszy napęd niż oni. W ogóle mamy fajną brykę, jakby nie patrzeć. Wiem, że tam miałem kliknąć, ale Sebastian oczywiście jest ciekawy. Cześć pani. Nie no, nieźle, nie? Zobaczę sobie jeszcze u góry. Jakby osobny świat, nie? Miasto w mieście. Mega. Kim ty jesteś? Remember to send. Komuś coś nie pykło. Zobaczcie sobie, że to jest w stylu... przesyłek tubowy, nie? No to jakieś informacje? Chyba wyłączę, kurczę, te rozmycie. Odłóż. Czemu to nie działa? Aha, dobra, już wiem. Dzień dobry. Nie da, nie obady. Aukcja każdego piątku. Oko. Arm. Enter your full name and shipping code. James Cara 7712P. Police shipment. Additional verification required. Enter badge number. 984. No authorization. Shit. Sarah, I need access. Oh, right. Enter my number. 116739. Thanks. 116739. Thank you. The package is on its way. We hope you enjoy it.
No dobra. Za nami nikogo nie ma, to się nie ma co spieszyć, nie? Nie no, świat spoko, fajnie to wykonane. Podejrzewam, że bijecie się... No bo ja będę was zamęczał właśnie rozglądaniem się w takie piękne miejsca. No zobaczcie. W ogóle mam wrażenie, że te samochody są lepiej zrobione niż w takim wypadku w cyberpunku, nie? Płaskie bitmapy jeżdżące po drodze. Dobra, jedziemy dalej. Już, siadam, już. Spokojnie. Have you opened it yet? One second. I have to move my car. Tak jest, przesuńmy się, żeby się nie pieklili chłopaki. I nie tylko chłopaki. A za chwilę paczkę otworzymy. No i podziękował, że włączył wycieraczki. Świetnie. No dobra. Don't abuse it, yeah? Remember, you're not reinstated yet. No dobrze. Nie musisz mi o tym przypominać. Dwójka, bez obaw. No worries. This information is confidential and will be automatically destroyed after reading. Select a section to read the files. Ofiara. Subject's name is Edward Green. Who? Hard to confuse this mug with anybody else. Green's sponsoring some kind of exhibition in Central Park. Saw it on the news earlier. Oh, yeah. I heard about that. Let me look it up. Yep. Supposed to be in a few days. He'll have to get back on his feet pretty damn fast, then. Okay, Green, Edward. Oh, shit. Sarah? You okay? Shit! Oh, I'm reading up on Green. Holy fuck, you know who this guy is? Spokojnie, to będzie rutynowa robota. Relax, this will be a routine job. Routine my ass? What are we supposed to do? Misja? We get in, pull the Icarite, and deliver to the Consciousness Transmission Center. No sweat. You're telling me the Covenant Chief, the guy who used to be the Secretary of Health, his Icarite's just lying around in a dead body? Fucking hell, why isn't this going through official channels? Pewnie, żeby zapobiec skandalowi. You know what could happen if the Icarite of a guy like Green fell into the wrong hands? Yeah, the fewer people know about it, the better. The atmosphere's tense because of this bill to reduce free body subscriptions. Exactly. Look on the bright side. I'm betting Green's gratitude hits the gas on that dream promotion of yours. Where's his body? No, zaraz go poszukamy. Fifth Avenue. Top floor. Looks like it's Green's own apartment. You'll get a chance to see the wannabe Olympus with your own eyes. Haha, lecisz ze mną? Wanna tag along? No. I'm not authorized for field work. Szkoda, ja też nie, ale chwilowo. Neither am I at the moment. So, what's the harm? No, I couldn't. That would be unprofessional. Especially on a case this important. Unprofessional, right. No dobrze, także lecimy. All right, I'm all up to speed. Then let's get on with it. Attention, documentation will be automatically destroyed. James, I know you're not reinstated yet, but have you recovered from the accident? Like, mentally, I mean? Thanks for the concern. Never felt better. I'll ping you when I get there. Car out. No chyba coś nie do końca z tym poczuciem się dobrze. Lepiej niż zawsze. No właśnie. Co się w tym wypadku wydarzyło? Czy nasza żona wtedy zginęła? Czy co innego się wydarzyło? Myślę, że z czasem pewnie się dowiemy, co? So I took this job. I'd take any job at that point, even though political cases fester like rust-laced wounds.
I was off to hang out with high society, of which I always had a low opinion. Maybe because it consisted mostly of low people. At this altitude, the air was so clean that without a smoke, I was beginning to suffocate. Green Tower. Piąta aleja na Manhattanie. Ale moi drodzy, kurczę, to ładnie to wygląda. Troszkę przypomina mi... No właśnie. Muszę sobie przypomnieć te gry. Trochę styl Preya, nie? Można powiedzieć. W ogóle gry ze twórcy Preya. Kurczę, nie mogę sobie przypomnieć oczywiście. Dishonored, o właśnie. O właśnie. Dobrze, moi drodzy, to już sobie zostawimy na kolejny odcinek, bo chcę, żeby ten pierwotny, ten pierwszy, to wprowadzenie, rozpoczęcie jeszcze się pojawiło dzisiaj, czyli w dniu premiery. Także dziękuję Wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli spodobało, skorzystajcie jeszcze teraz zasubskrybuj, zalajkuj, zapisz komentarz za wideo ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!